I zgodnie z obietnicą Maciej Sawik-Sawicki, człowiek fanom e-sportu znany doskonale. Dzień dobry Maciej, witam cię serdecznie. Dzisiaj dużo czasu poświęcaliśmy na rozmowy, w czasie rozmów z gośćmi, zresztą kilku dni tak jest, emocjom, jakie towarzyszą kibicom sportu tradycyjnego, którzy oglądają mecze piłki nożnej i się ekscytują, i płaczą, i cieszą. Zastanawiam się, ja znam odpowiedź na to pytanie, ale chcę, żebyś ty widzom opowiedział, czy we sporcie też kibicom towarzyszą takie emocje? Z pewnością są emocje po stronie kibiców, którzy oglądają rozgrywki. Wydaje mi się, że jeśli umówimy się, że jakaś rywalizacja dla nas interesująca jest ważna, tak naprawdę możemy się ekscytować niemalże każdą czynnością związaną z aktywnością fizyczną bądź mniej fizyczną, bo w końcu tutaj mówimy o ludziach, którzy grają na komputerze. Niemniej jednak mamy coraz bardziej rozwinięte ruchy kibicowskie, tak to określmy. Natomiast też warto podkreślić, że jest to dyscyplina, która wiąże się z bardzo takim kulturalnym, serdecznym, wspólnym kibicowaniem, więc to na pewno jest świetne. Ale rozumiem, że okrzyki radości, płaczu i szoku, jeżeli się coś wydarza niezwykłego, coś, czego nikt nie oczekiwał, też się zdarzają wśród kibiców. Tak, zasadniczo wyobrażam sobie, że gdyby postawić kogoś przodem do widowni, a tyłem do scen, na której ustawieni są zawodnicy i widziałby kibiców, którzy przeżywają mecz e-sportowy, to trudno byłoby odróżnić, jaka to dyscyplina. Myślę, że ten sposób wyrażania swoich emocji jest zbieżny z każdym innym sportem. Jeszcze warto zwrócić uwagę, że ta dynamika rozgrywki w sportach elektronicznych jest bardzo duża. To nie jest piłka nożna, gdzie trzeba wyczekiwać tego momentu, gdy coś się wydarzy. Mamy w sporcie elektronicznym rozgrywkę składającą się z iluś rund, zazwyczaj, bo to też zależy od gry. I dzięki temu ta rozgrywka jest bardzo intensywna, więc można odnieść wrażenie, że ktoś ogląda mecz piłki nożnej, gdzie co chwilę padają bramki albo są sytuacje bramkowe. Bez przerwy są, no właśnie tak, ja mam takie rzeczywiście skojarzenie, jak oglądałem kiedyś zawody we sporcie, że dokładnie miałem takie skojarzenie, że to jest mecz piłki nożnej, w którym cały czas pod bramką się dzieje. Nie ma gry w środku pola, tylko cały czas jest... Tak, no warto wziąć pod uwagę, że to jest rozgrywka, którą zaprojektowano. Sporty elektroniczne zostały stworzone przez deweloperów gier i można było założyć, że celem jest jak największa intensyfikacja rozgrywki. Oczywiście piłka nożna, też można ją zmieniać. No widzimy chociażby ten system VAR, o którym teraz rozmawiacie. Niemniej jednak są to zmiany kosmetyczne. W e-sporcie na bardzo wiele rzeczy się umówiliśmy niedawno, kilkanaście lat temu i niemalże codziennie, co tydzień powstają nowe gry, które próbują ten model rozgrywki zmieniać. Widownia jest młoda, oczekuje wielu bodźców intensywnej rozgrywki, więc naturalne jest to, że faktycznie liczba tych wrażeń podczas meczu jest bardzo, bardzo duża. Widziałem kiedyś film z przyjazdu jednej z polskich reprezentacji sportu do Japonii na mistrzostwa. I to, co się działo na lotnisku przy ich przyjeździe, to wyglądało dokładnie tak, jakby w Warszawie lądował Messi na lotnisku. Znaczy ten szał kibiców, którzy ich tam otaczali i chcieli sobie zdjęcia robić i autografy brać. Czy rzeczywiście jest tak, że ci najbardziej znani gracze sportu to są takie gwiazdy? Na pewno mamy zmianę pokoleniową i to, co jest dla nas dziwne, dla nas, dla ludzi troszkę starszych, ja sam nie jestem takim człowiekiem, który jest w tej najbardziej naturalnej grupie tych takich najbardziej wiernych fanów e-sportu. Dla nas może wydawać się niezrozumiałe, że ludzie, młodzi ludzie są w stanie ekscytować się czyjąś grą na komputerze. Jednocześnie jestem zdania, że to wszystko jest kwestią czasu, który upływa. Dla nas naturalne były inne rzeczy, dla tych młodych ludzi, którzy czas spędzają w internecie. Naturalne są kwestie związane z kibicowaniem sportom elektronicznym, drużyną ze sportów elektronicznych i tym samym są tam wirtualni, w sensie gry na serwerze, bohaterowie, ale jednocześnie bohaterowie, którzy są tych kibiców bardzo blisko. Mówimy o tym, że piłkarze mogą odciąć się od rzeczywistości, ich nie ma. Tymczasem taką integralną częścią sportów elektronicznych jest obecność tego bohatera, zawodnika w internecie. On prowadzi swoje social media, streamuje, nadaje na żywo. Jest człowiekiem, który z jednej strony ma taką otoczkę gwiazdy, z drugiej strony jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Więc to buduje szczególną więź między widzem, między fanem sportu elektronicznego, a tym bohaterem, idolem. Więc mam takie poczucie, że te więzi pomiędzy kibicami a zawodnikami są nawet bliższe niż w przypadku sportów tradycyjnych. A co więcej, jest to ogromne oczekiwanie od zawodnika e-sportowego, że on faktycznie będzie bardzo blisko swoich idoli. Wręcz ocenia się ich nie tylko przez pryzmat tego, jak grają, jaką mają formę sportową, ale także jak potrafią być blisko ze swoimi idolami. Dobry e-sportowiec to jest ten, który cały czas jest aktywny w social media, który wręcz dopuszcza swoich fanów do tej swojej codzienności.
Czyli to jest na przykład tak, że fani takiej gwiazdy sportu śledzą to, co on, to, co dzisiaj robi, gdzie dzisiaj jest, tak? To jest tak, tak, zdecydowanie. I oni sami do tego, porównałeś to właśnie do tych największych gwiazd, na przykład piłki nożnej, gdzie o ich życiu prywatnym bardzo niewiele wiemy. Oni się właśnie odcinają. Nie wiemy, gdzie mieszka Messi, co robi codziennie. Rozumiem, że w przypadku sportu jest kompletnie odwrotnie. Nie jest to regułą, to znaczy każdy zawodnik samemu decyduje, jaką strategię w social media przyjmie. Niemniej jednak, nawet jeśli to nie są kwestie związane z prywatnością, to już taki codzienny update tego, gdzie zawodnik trenuje, na jakim sprzęcie, gdzie jest, jaką ma formę, to absolutnie jest taki standard. Nie robią tego wszyscy zawodnicy, natomiast wielu to robi i podstawowa różnica pomiędzy piłkarzem a zawodnikiem e-sportowym to jest to, że zawodnicy e-sportowi raczej robią to sami. To znaczy wszyscy wiemy, że za zawodnikami na przykład piłki nożnej stoją agencje menadżerskie, które postują i decydują o tym, co dzisiaj pojawi się w feedzie w social media. E-sportowcy wyrośli z internetu. Większość tych ludzi, a właściwie wszyscy, kiedyś sami grali na jakichś podrzędnych serwerach, byli częścią jakiejś mniejszej społeczności. Dla nich ten internet jest czymś, co dobrze rozumieją, więc nie muszą prosić specjalistów o to, żeby za nich nadawali posty na Facebooka czy Instagrama. Robią to własnoręcznie, przez to jest to bardzo, bardzo naturalne. I też to, co warto podkreślić. Jest wielu piłkarzy, którzy zarabiają świetne pieniądze na piłce nożnej i zasadniczo nie muszą aż tak bardzo interesować się światem reklamowym. Ten świat reklamowy gdzieś tam do nich wcześniej czy później zapuka. W przypadku polskich piłkarzy widać, że zapuka nawet bardzo. Tymczasem e-sportowcy to też są ludzie wpływu, czyli z angielskiego influencerzy. I oni nie tylko grają, ale również kształtują opinię w dużej mierze tej grupy ludzi, która ich śledzi. Więc... A czy sportowcy występują w reklamach już? Są reklamy z nimi? Z pewnością wśród tych marek, które są endemiczne, czyli znajdują się w tym kategorii gier komputerowych, czy peryferium, czyli sprzętu, który służy do grania. Czy gry, sprzęt... To jest absolutny standard, że mamy w reklamach, które są na przykład emitowane podczas transmisji sportowych zawodników. Natomiast coraz częściej jest tak, że ci zawodnicy sportowi pojawiają się w reklamach produktów innych, zupełnie zwyczajnych, czy to z sektora bankowego, czy z sektora spożywczego. Ale trzeba na to spojrzeć nie od tej strony, że sport elektroniczny jest szalenie popularny i to dlatego. To jest po prostu czysta matematyka. Ktoś w agencji reklamowej patrzy w Excela, widzi, że okej, ten sportowiec ma takie zasięgi, a sportowiec ma takie zasięgi, wcale nie mniejsze. Zawodnik jednej z najlepszych polskich drużyn jest siódmym najpopularniejszym sportowcem w Polsce, jeśli chodzi o zasięgi w social media. Więc na koniec dnia... Sportowcem w ogóle? W ogóle. Wśród sportowców tak. Wszystkich? Oczywiście, bo dla niego to jest bardzo intuicyjne, żeby być w internecie, żeby budować tę relację. To, czego sportowcy nie potrafią, on robi od wielu, wielu lat. Więc dla pracownika agencji reklamowej patrzy w zasięgi, mówi, dlaczego miałby nie zainwestować w tego sportowca? Może nie rozumiem nawet, co to jest, ale czy to ważne? Czy ta popularność oznacza i to zaangażowanie fanów oznacza też, że presja na tych e-sportowców jest równie duża jak w przypadku sportowców tradycyjnych? Wyobrażam sobie, że każdy kij ma dwa końce, więc z jednej strony super jest ta obecność w internecie, no to, że zawodnicy są blisko swoich fanów, z drugiej strony... Dopóki wygrywa. Tak, ale można przegrywa. Naprawdę dostać po głowie zawodnicy e-sportowi, są w internecie, to znaczy, że śledzą internet, to znaczy, że po meczu wchodzą, czytają komentarze. Te komentarze pojawiają się na ich fanpage'u, który jest dla nich istotny. Więc to jest bardzo duży ciężar emocjonalny, który trzeba udźwignąć. I dlatego tak ważne w sporcie elektronicznym jest praca z psychologiem sportowym. Właściwie wszystkie topowe drużyny pracują nad tym, żeby pomóc zawodnikom odciąć się od tej presji. Presji, która jest ogromna, a pamiętajmy jeszcze o specyfice tego, co wykonują. To nie jest sport, gdzie wychodzą na boisko i nagle się aktywnie fizyczna, która pozwala im się oswobodzić z tych emocji, tylko to wymaga ogromnego skupienia. Kilka godzin w czasie bardzo ważnego meczu siedzisz przed komputerem, musisz mieć czystą głowę, więc ta presja na pewno jest i w pewnym sensie jest większa i trudniejsza do udźwignięcia, aniżeli presja sportu tradycyjnego. Maćku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja myślę, że e-sport, który rzeczywiście masz rację, wśród młodych ludzi to już jest oczywista oczywistość. Dla nas to ciągle jest jeszcze taka trochę taki za zasłoną lekką, ale też mam wrażenie, że to wchodzi w nasze życie bardzo ostro i za parę lat takie rozmowy jak ta już nie będą prowadzone, bo nie będzie sensu, bo wszyscy będziemy wiedzieli, o co chodzi. Dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu. Ja dziękuję państwu bardzo. Jutro oczywiście Onet Rano, jak zwykle 7.55, a ja się z państwem zobaczę w Onet Rano pojutrze, w piątek, dzień po meczu.